jest dobra decyzja, żeby Virtus Pro właśnie tym offside zaatakowało. Już mamy to wejście, już mamy wbite. Morels przy standardzie, ale Faven, ależ pestki teraz rozdaje. Dwie eliminacje zdobyte, chociaż Neo bardzo szybko odpowiada. Może teraz za późno, ale i tak ten frag wpada. 3-4, Virtus Pro zwolniło i to jest ten minus. Michu już przy smoku, Neo po raz kolejny. Świetny head, jeszcze snatch od okna. I zostaje tylko Speedy, ten zlikwidowany przez Snabom Side B. Na to Safix celowany, ale tutaj już większej historii raczej nie zobaczymy. Pakę zaplantowana. 3 uspy, 1 maku Denisa. Virtus Pro. Widać, że z tymi fragami już pędzi Michu. Bezproblemowy strzał. Pozycja wyczyszczona, to już będzie na pewno drugi punkt. Żadnych ninja nie zobaczymy, nie ma defa. Michu. Jeszcze widać, że się rozkręca. Trzeci frag od niego, także będzie z tego bardzo zadowolony, ponieważ po prostu zyska bonus finansowy. Jeszcze Morels od pleców, więc Virtus Pro jak na razie dobre wejście w mapę The Mirage. Wasza biceps, ten już podchodzi przez tego smoka i Sprout może być zaskoczony. Tak się właśnie dzieje, jeszcze jeden zawodnik w tym smoku. Pasza go widzi. Morels podchodzi teraz pod tego smoka, ale właśnie Denis przecież został zauważony przez Paszę. I Virtus Pro naprawdę solidnie podchodzi pod bombsida. Jeszcze skan od Neo. Ten prawie złapał jednego zawodnika, ale jak widzimy, Morels jeszcze pobawił się w okolicy łącznika. Garant dorzucony pod Favena. I Virtus Pro znowu bardzo stabilnie, bardzo rozsądnie podchodzi pod ten bombsite, bez większych strat. 3-2, pozycje zajęte, paka podniesiona. Jeszcze od pleców zamyka wszystko snatch, także czeka teraz Pasza, czeka Neo, żeby snatch zabezpieczył łącznik. Tak się dzieje, także teraz paka jest podłożona dla snatchiego. Spili z okolic dżungli i oj, Pasza musi uważać, bo od pleców strzela do niego Faven. Ten od Piketa, ale Pasza odwrócił się i jeszcze trafia heada Speedy'emu. I zaraz powinien snatchi tego fraga zdobyć, no problemy snatchiego teraz. I musi się natychmiastowo poprawić, wypadałoby. Teraz jeszcze skanowany jest przez Favena. I snatchi, jest ta eliminacja i Faven zostaje sam. Obijamy jeszcze przez Neo. Zakończył to wszystko. Snatchi dwie. Runda, że Virtus Pro akurat w tym momencie przyspieszyło, bo bombsite właściwie czysty. Tutaj jeszcze Pasza łapie Denisa, ten kryje w ogóle środek. Spory szok teraz dla zespołu Sprout. Virtus Pro kapitalne wejście. Perc jeszcze skanuje, ale to są skany po prostu desperacji. Sprout właściwie bez podjazdu. Czy będzie w ogóle próba odbijania tego bombsite'u? Na to Safix czeka. Jeszcze Speedy podchodzi teraz do DSP CT. No ale te skany w dalszym ciągu nieskuteczne. Virtus Pro w 100% teraz posiada kontrolę. Pasza biceps w łączniku. I czy tu w ogóle będzie ta próba? Bo chyba raczej tej próby nie zobaczymy. Chociaż Percy tak jakby zmierzał, kto jest Pasza. Ale Pasza poradził sobie. I mamy po rundzie jeszcze fraga zdobywa Snatchi. Dobre wejście w mapę The Mirage. Jeszcze ta łupa podniesiona, więc to jest niespodzianka dla zawodnika Virtus Pro. Neo wszystko zamyka od pleców, ale zespół Sprout ci... I tak jest, ok, paka leżała. Kolejne fragi wpadały, 4-4. Mamy remis Miku z fragiem na... Na to Safixie, ten wychylił się z okolic okna i teraz jeszcze Denis ten smoku. I to jest drobne zaskoczenie, aczkolwiek zawodnicy Virtus Pro jednak sobie z tym jakoś radzą. Favena nie ma, Denis poobijany. A Percy też szuka swojego miejsca, no Pasza jednak ten strzał wiesz nie oddaje. Ale pozycję Arek już zajmuje. I robią się naprawdę bardzo ciekawie, 5-3, Pasza w tym smoku czeka. I Percy też ulega, także Denis oraz Speedy więcej widzi od starszego. I po raz kolejny jest stakowany konektor, tutaj jednak Michu wyczyścił. Więc Virtus Pro, kolejna runda, gdzie posiadają sporą przewagę. Do tego przecież Speedy poobijamy, Faven ten gdzieś od schodów na bombsite A. No i Speedy, zobaczmy, czy to się może udać. Oczywiście, że tak, ale mówię, nie zaskoczcie się tym, bo Speedy robi to bardzo często i bardzo często mu to wychodzi. Jeszcze Kawaha podnosi, fraguje na snatchim i Speedy w tej rundzie pokazuje się z fenomenalnej strony. Jeżeli jeszcze tutaj poradzi sobie z Paszą, to będę w sporym szoku. Pasza jest kasjerem i ten kasjer, jak widać, dobrze wyliczył. Neo jeszcze pakę podłożył, co prawda Pasza na pierwszej ninży. I Sprout już powolutku podchodzi. Pasza jednak naprawdę dobra pozycja, żeby zaraz się wychylić. Denis zaskoczony, fraguje również Neo. Teraz już tylko Percy, ten w sporym szoku wycofuje się. Także będzie już siódmy punkt dla Virtus Pro. Chociaż Percy jeszcze zrobił robotę, dwie eliminacje wpadły. Także mały sukces dla Sprout. I to zadanie jest bardzo proste, podsadzić Micha i Michu dwa fragi i właśnie o to chodzi, ależ tam się spotkanie urodziło, szybkie tempo, dynamiczne, bardzo dużo pięknych strzałów, jeszcze Speedy chce odpowiedzieć, jak widzimy był w stanie zlikwidować Micha, ale jakim kosztem, tylko 10 AP na bombsite B i właśnie tam Virtus Pro podejmuje ten atak, tutaj jest Speedy od bombsite'u, Percy zlikwidowany i teraz już tylko Speedy, ale tego również nie ma i Virtus Pro, no po prostu wjeżdża
i dawno nie widziałem takiego meczu. Robi to odpowiedzialnie, zwolnienie, praca na pozycjach. I to się może podobać, a Denis przypadkiem, ale jednak zablokował tego smoka. Nie zobaczymy zaraz, czy Pasza będzie tego się spodziewał. No, Pasza perfekcyjnie jeszcze prawie złapał Denisa. Ten zaraz za tym smokiem z lewej strony na schodkach. I Pasza podejdzie pod celownik. Pasza i tak to wygrywa i to znowu Denis ulega. No, Pasza jest po prostu magnesem dla Denisa. A Neo otwiera wejście pod bombsite B. Na to Safik zaraz Faven. Ta dwójka została nam. Spray średni w wykonaniu Favena. I tylko na bombsite B. Na to Safik z CZ-ka u niego. Wcześniej popisywał się dobrymi akcjami jako snajper. Teraz jednak położenie jest nierealne. I Michu poradził sobie z ostatnim zawodnikiem Sprout. I to jest świetny moment, że bro. Znowu decyduje się na kontrolę. I tutaj, jeżeli dobrze widziałem, jest Jarek Pasza. I ten znowu złapie jednego z rywali. Nawet drugiego. Denis, to jest chyba już szósty punkt, gdzie Pasza wygrywa starcie z Denisem. No Pasza akurat teraz już nie da rady, ale i tak przewaga dla Virtus Pro jest po prostu kolosalna. Speedy od bombsite'u B. Od środka jest Nato Safix. Ale to będzie dziesiąty punkt. Ależ wyleciał jeszcze Nato Safix. Przełączyłem się akurat w ostatnim momencie, ale leciał świetnie, że jakieś salto było tyłem wykonane w wykonaniu zawodnika Sprout. Zostaje tylko Denis, ten desperacko leci, ale równie szybko pokonany. 10 punktów w ataku dla Virtus Pro, 5 dla tutaj już zawodnicy Sprout. Przejmują pozycji w okolicy z oczywiście dżungli. Neo podwójnie, niestety tego nie widzieliśmy, ale jest jeszcze Faven. Jak na razie ta ustawka w wykonaniu Virtus Pro całkiem solidna, 3-3. Na to Safix od bombsite'u. I dalej czekamy na to, żeby coś tutaj Virtus Pro pokazało. Jest Snatchy od łącznika, jeszcze raz Snatchy, tak się właśnie stanie. I teraz już tylko na to Safix ten z bombsite'u. Może mieć zaraz problemy, chociaż przepuścił Snatchy'ego. I czy będzie ten headshot? Troszeczkę się wymęczył teraz na to Safix. I musiał oczywiście uważać, bo on potrafi z tego digla strzelać. Ale przypomnę też, że to nie jest ten Denis, to nie jest Denis ze Szwecji. A Morels rozkręca nam się po raz trzeci. Morels, po raz czwarty Morels, także przewaga dla Virtus Pro. Sprout teraz ma kłopoty, przyjęcie środka, Denis przygotowany z flashem. Flash poleciał, ale Virtus Pro na razie na to się godzi. Michu jest od drabinkowego, jeszcze Pasza to asekuruje i to jest dobra ustawka. I Virtus Pro zdecydowanie w dniu dzisiejszym dobrze się ustawia. 0 HP stracone w tej rundzie, zostaje nam tylko Faven. Ten obija Micha, obija Paszę. Apartamentów, Michu Pasza przygotowani z granatami i już te granaty poleciały. Percy już jest wysadzony. Denis, Faven próbują przejąć ten bombsite i tutaj Pasza jeszcze jednego fraga wykręci, więc nie jest źle. 2-4, Michu przez smoka i Michu rundę zakończył. I Sprout wchodzi na czysty bombsite, a tutaj już mało to wylecą, ale może jeszcze Morris. Morris próbował, ale tylko jednego fraga zdobywa. Podsadzka w wykonaniu Virtus Pro. Przyłączył się też na Paszę. Ten wychyla się przez tego Mołotowa i robi jednego, może drugiego fraga, jest Pasza, to może być dogrywka. Sytuacja 3-2, Percy od rampy, na to Safix od drewienka i na to Safix teraz się pomylił w kluczowym momencie i zostaje tylko Percy. 3-1, smoke leży na rampie, Percy chce się wychylić, Michu dotyka tej paki i jak zachowa się Percy? Percy, no jeszcze czekamy, jest wychylenie, jeden frag, Neo na blisko i Percy po raz kolejny, było blisko, ale Pasza biceps na szczęście doprowadza do dogrywki. Chyla się i Pasza, mam słuchajcie, teraz się nie myli po raz pierwszy, czy będzie to środiarka jeszcze, jest ta defensywa, jak na razie nie do przejścia, ale tutaj niczym jakiś lag Denis się zachował, ale Elmica wpada, jeszcze Morel z rotacji i zostaje tylko na to Safix, a jak to powiedziałem, to jednak wyczyszczony przez neopliwości, ale Snatchy jeszcze walczy od rampy, tutaj świetny flash i radzi sobie z nim na to Safix, także przewaga dla zespołu Sprout. Morel złapany, 4-2, bombsite zaraz będzie przejmowany, ale pędzi rotacja i to jest nadzieja. Neo już jest na bombsite i dwóch zawodników mocno pobijanych. Neo po raz pierwszy jeszcze w smoku jest na to Safix. Michu też sobie daje radę i ten snajper teraz, który jest przy schodach, musi ulec. 4 sekundy do końca i Virtus Pro będzie miało punkt numer 17, chociaż jeszcze od pleców był Denis i nawet wykręcił te dwa fragi na koniec. Ale na szczęście na czas kontrolowania środka. Tutaj Morels musi uważać. Morels jednak radzi sobie z rywalem. Jeszcze Denis był tutaj na pozycji, ale Michu do asekuracji. I Virtus Pro akurat w tej rundzie bez większych błędów. Paka pod kontrolą Virtus Pro. Od bombsite'u, a na to Safix. No i ile razy Neo był złapany z tym gratem w ręce, tak teraz
To Neo złapał na Rosafixa, a my mamy wjazd na bombsite A. Faven oślepiony i nic z tego nie wyciąga. Denis również nic nie widzi i Virtus Pro już przejmuje bombsite A. Denis rozdaje informację, czeka i jeszcze strzał od Filipa. Ależ skasowany teraz został Denis. 3-5 i to może być koniec, to może być zaraz wygrana na Virtus Pro. Ale jeszcze to podejście od Sprout, zobaczmy. Persnia do Safix, oni od respa CT. Speedy od konektora, jednak ten sobie nie daje rady. I teraz już tylko ta dwójka, Persi oraz na to Safix. Smoke na pakę, ale czterech zawodników Virtus Pro. Dobrze ustawiony Morec i to po prostu musi być koniec, dokładnie tak. Także przeciągnęli to maksymalnie zawodnicy.